Cześć drodzy widzowie i zobaczcie jaka niespodzianka, z kim dzisiaj przeprowadzam wywiad. Sebastian Kotwica, cześć Sebek. Dzień dobry, witam wszystkich. Sebastian, miałeś nie walczyć, niebawem walczysz 30 października na gali TFL w Garwolinie, skąd zmiana planów? Ciągnie wilka do lasu, tak jak jeżdżę z tą młodzieżą i cały czas gdzieś tam obserwuję jak oni walczą, to jest taki niedosyt, że ja też mógłbym powalczyć. No i szczerze mówiąc to brakuje tego, też może trochę urozmaicenie tego życia. No i też jest szkoda było tego potencjału, tak naprawdę 19 lat, które dzisiaj chodzę po tej macie, zmarnować to i po prostu przełożyć to na bycie trenerem, więc zobaczymy jak wyjdzie. Planuję ten powrót, szykuję się od niego już od pół roku, więc mam nadzieję, że pokażę dobrą formę. A o wynik walki, jak naprawdę, to czas zweryfikuje. Sebastian, ty skończyłeś, jak się okazało, przerwałeś przygodę ze sportami walki. Znaczy, chodzi mi o status czynnego zawodnika, bo miałeś problemy zdrowotne, chyba coś z plecami, z tego co pamiętam. Jak to wygląda na ten moment? Są takie sytuacje, w których muszę uważać, żeby tego kręgosłupa gdzieś tam dalej nie obciążać. Mi po prostu czasami są takie sytuacje, które gdzieś tam muszę odpuścić. Znaczy unikam technik takich, w których po prostu czuję, że tam jakieś to przeciążenie może być. Na szczęście nie ma tych technik za dużo i głównie są to jakieś tam bardziej akcje parterowe niż takie typowo zapaśnicze. Aczkolwiek wiem, że muszę na to uważać i ostatnio zrobiłem taki błąd, że gdzieś tam zaczęło mi to wracać, bo przez to, że przestałem się rehabilitować, więc ta już jakby rehabilitacja tego mojego kręgosłupa, że będzie pewnie nierozłącznym jakby kompanem moich treningów, że oprócz swojego treningu czy sparingu wydolnościowych czy biegu muszę jeszcze dokładać tą rehabilitację. Skąd pomysł w ogóle na występ w organizacji TFL i do tego w Garwolinie? Miała być gala w Lublinie, a jest w Garwolinie. No i początkowo miałem kilka walk już na TFL-u dogadanych i że tak powiem, już w kilku wywiadach się deklarowałem to, że będę wracał i czekałem tam na jakieś propozycje. Dostałem kilka propozycji z federacji w Polsce, natomiast Thunder Strike tutaj zaproponował mi najlepszą gotówkę, jeśli chodzi o finanse i dlatego się zdecydowałem. No i po drugie, tak jak mówię, to już kilka walk stoczyłem też na Thunder Strike'u, to jest z Jackiem się dobrze znam, więc tą opcję wygrałem. No i miała być ta gala w Lublinie i co też pewnie się przyczyniło, że Jacek mógł mi zaproponować trochę większą gotówkę, bo ja jestem też, że tak powiem, lokalnie z Lublina, więc mieliśmy zrobić duże wydarzenie, miałem ściągnąć gdzieś tam dużo tych ludzi, więc dlatego taka decyzja. Mówiliśmy przed chwilą, że już znasz przeciwnika. Możesz kilka słów powiedzieć na jego temat? Leworęczny, także pierwszy raz będę walczył z leworęcznym, więc niby na powrót, a takie trochę też wyzwanie, bo wiadomo, że zawsze to jest coś nowego, trzeba trochę się umieć odnaleźć w tej innej pozycji, jakby nawyki zachodzenia w prawą stronę trzeba zmienić na lewą stronę, więc 17-7 ma rekord, więc trochę taki bardziej doświadczony ode mnie. Też co prawda lubi zapasy, więc może być tam dużo fikołajtków, dużo może być tam kulanek, raz on z góry, raz ja z dołu, raz ja z góry. Zobaczymy jak to pokaże, ale jest kilka walk ma skończonych przed czasem, więc albo gdzieś tam w tej stójce szuka nokautu, albo gdzieś tam dąży do tych zapasów i sprowadzenia i pod ścianą to dosyć też dobrze kontroluje, więc tego będziemy pilnowali, więc na pewno będzie dużo pracy na nogach, dużo zwodów, dużo zmyłek, szukanie tam jakichś tam bardziej pojedynczych ciosów niż wymian, zwłaszcza na początku rundy, żeby gdzieś tam na jakiś głupiego cepa się nie nadziei, bo on właśnie lubi uderzyć takie cepy i też nie jest to sierp taki, który idzie w linii, tylko on idzie tak góra-dół, więc tak naprawdę taki typowy cep, że ciężko go uniknąć, ani unikiem jest ciężko go uniknąć, ani rotacją, nie? Bo on idzie taki po skosie, więc bardziej będziemy unikać, starali się go wyprzedzać te jego ciosy niż iść po jego ciosie ze swoimi ciosami. Od razu też po kilku latach przerwy walka wieczoru, to jest jakieś dodatkowe obciążenie, czy nie robi ci żadnej różnicy, czy to będzie pierwsza walka, czy ostatnia na tej gali? Szczerze mówiąc, wolałbym na początku i pamiętam takie początki moje, gdzie się walczyło te początkowe walki, to też było fajne, bo się przychodziło, robiło swoje i się zwijało. Natomiast takie czekanie na tą ostatnią walkę, no też już jakby z doświadczenia, jest to też w miarę dla mnie normalne, bo czasami potrafię sobie, jak jest tam druga, trzecia, czwarta walka, to sobie jakby być na odprawie, a później sobie w szatni zrobić drzemkę, więc jakby nie jest to jakieś takie dla mnie strasznie jakieś takie męczące, aczkolwiek no też walczy na tej gali trzech zawodników ode mnie i to też będzie takie trochę wyzwanie, że jednak będę musiał to połączyć pracę trenerską jakby ze swoim wyjściem, jakby bardzo zależy mi na mojej walce, ale też bardzo zależy mi na walce moich zawodników, więc mamy tam dwa debiuty zawodowe, jedną walkę semi-pro, no i dodatkowo moja jest czwarta walka. A propos Sebastian, właśnie trenerki, no to jesteś zawodnikiem, jednym z zawodników, których najczęściej widywałem na Almach, zawsze tam z ekipą swoich właśnie chłopaków. No i widziałem cię ostatnio też z Tomkiem Sararą, też chyba byłeś odpowiedzialny jakby za jego przygotowania. Powiedz Sebastian, jak byś oceniał ten debiut Tomka w KSW i to jak ten parter pokazał, albo to jak tego parteru nie pokazał, zależy jak sformułować to pytanie.
No wiesz, tak naprawdę Tomek miał bardzo ciężki orzech do zgryzienia, bo wyszedł z kontuzją, gdzie której ja przy takiej kontuzji ja bym w ogóle nie wyszedł, zwłaszcza, że jeszcze rywal się zmienił i Tomek z kickboxerem miał walczyć z kickboxerem i tak naprawdę z tą uraną dwójką gdzieś tam mógł sobie jeszcze planować, żeby poboksować, znał tego przeciwnika, walczyli już wcześniej, więc było łatwiej. Natomiast jeśli przeciwnik się zmienił na takiego typowego parterowca, który gdzieś tam już 10 lat temu startował w tym parterze, a Tomek się z urwaną nogą, to też naprawdę pełen szacunek do niego, że na tą walkę się zdecydował. No i nie chcę nawet myśleć, co by nie było, co by było, jak mocno by sobie pluł w brodę, gdyby ta walka nie poszła, natomiast koniec końców pokazał ten charakter i gdzieś tam on skończył z góry, z dosiadu i wygrał tą walkę. Natomiast no, po walce no, wiadomo, że ciężko też powiedzieć, jakby to wyglądało, gdyby nie było tej kontuzji, no bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tak naprawdę no, ja te elementy zapasów, które odrobiliśmy, jakby dla mnie najważniejsza była czas, jakby reakcja sama, nie? Bo bałem się najbardziej tego, że po prostu ktoś pójdzie po nogi, a tam wiesz, dopiero będzie reakcja jakakolwiek już w parterze, nie? Natomiast była ta reakcja ustawienia nogi, tylko tam jak sam powiedział mi po walce, że jak już nie mógł dalej zrobić tego z prole, bo czuł to dwójkę, zaraz urwę to dwójkę, więc albo mógł się dać przewrócić w parterze, szukać albo wstawania, albo przetrzymania tego, żeby sędzia podniósł, albo po prostu mógł urwać tę nogę i już jakby zakończyć tą walkę. Więc ja tak naprawdę walka odbiła się takim, że nie była zbyt taka techniczna, nie była fajna, natomiast mi się podobała i naprawdę jestem dumny, jestem zadowolony z pracy Tomka, którą wykonał i że tą walkę wygrał, pociągnął do końca. A co się działo w twojej głowie przez tą walkę? No bo w pewnym momencie już w zasadzie no nie można było wiedzieć, że Tomek to wygra, no bo wszyscy widzieliśmy, jak to wygląda, a nagle skończył jeszcze przed czasem. Jakie były twoje myśli podczas tej walki? No było tak naprawdę już od drugiej rundy, już jak wychodziliśmy w narożniku w trzeciej rundzie, tak naprawdę Tomek już miał oko takie zamknięte, że naprawdę było ciężko tutaj zwiastować wygraną walkę, bo po pierwsze on nic nie widział, po drugie jakby można było przewidzieć, że trzecia runda będzie wyglądała tak samo. Natomiast to ostatnie zejście gdzieś tam obronił, ten gość zaczęliśmy się prostować, uderzył cios, poszedł na niego i tak naprawdę no, nie, ciężko było to przewidzieć. Rzeczywiście wierzyłem do końca, że Tomek gdzieś tam, sędzia zaraz podniesie to, nawet jak przewróci Tomka i sędzia podniesie tę walkę do stójki, to Tomek gdzieś tam szuka tej wątroby czy ciosu nakłutującego i go uwali, więc jakby byłem jakby cały czas nadzieją do końca, ale naprawdę nie wyglądało to dobrze. Na sam koniec, Sebastian, jakie są twoje plany sportowe? Czy już masz, wybiegasz poza 30 października, poza tą galę, czy już wiesz, że to nie będzie twoja jedyna walka, tylko wrócisz na dobre do tego sportu i jakie masz w ogóle plany? Ciężko powiedzieć, nie planuję na razie nic na przyszłość. Tak naprawdę chcę zrobić te przygotowania, tą walkę i tak naprawdę zobaczyć, czy to jest coś, czy to jest to, co wiesz, co naprawdę chcę robić, czy dalej mi do tego ciągnie, bo jeśli ktoś tam odczuwa takie coś jakby niedosyt, czy nie do końca jest pewien, czy chce to robić, no to moim zdaniem nie ma sensu tego robić, a jakby najlepiej bardziej to zweryfikuję walkę. Na dzień dzisiejszy bardzo się cieszę tymi przygotowaniami, bardzo się cieszę tą walką, całą tą sytuacją, więc jest bardzo dużo pozytywnych emocji, jakby przygotowania też idą dobrze, więc kto wie, mam nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży i jakby ta wygrana walka da mi takiego kopa, żeby zaplanować sobie kolejne 2-3 lata i zdobyć sobie jakiś tam cel. No my też mamy taką nadzieję, Sebastian. Mówię tu za siebie i za moich widzów już tak jakby z górki. Drodzy widzowie, 30 października Sebastian Kotwica w walce wieczoru na gali TFL. No co, trzymam kciuki i do zobaczenia. Dziękuję w Garwolinie. Trzymajcie kciuki, do zobaczyska.